Kukurydzę sieje się zazwyczaj w drugiej połowie kwietnia. Marian Hadrian z Kobierzycka, jeden z najstarszych rolników w powiecie sieradzkim, postanowił złamać tę zasadę. A to dlatego, że w glebie jest odpowiednia ilość wilgoci, a rolnik po raz pierwszy miał do dyspozycji supernowoczesną maszynę do precyzyjnego siewu. Najważniejsza jednak jest woda, której w ziemi coraz mniej. We wtorek 31 marca padał śnieg. W glebie klasy trzeciej pozostało nieco wilgoci, więc Marian Hadrian po raz pierwszy w swojej 60-letniej karierze rolnika postanowił tak wcześnie posiać kukurydzę. Powinniśmy siać 1 maja, ale 1 maja to by było już dużo za późno, bo już nie byłoby wilgoci. W perspektywie, w programach, w perspektywach nie ma w ogóle wody u nas. Miało popadać dzisiaj, nie będzie padać. Już wiemy, że nie będzie padać. Dojdzie gdzieś tam od północy do środka Polski i się skończy. Także tu jest przede wszystkim walka o wodę. Wczesnemu sianiu kukurydzy sprzyja także zastosowanie nowoczesnego siewnika punktowego do precyzyjnego siewu z podsiewaczem nawozu o pojemności 1200 litrów. Jest to siewnik sześciorzędowy, punktowy, także do transportu jest tutaj składamy, żeby bezpiecznie się przemieszczać. No a później oczywiście rozkładamy i można pracować. Każda redlica ma możliwość docisku do 180 kg na każdą redlicę, co powoduje, że na ziemiach ciężkich, takich, które się ciężko doprawia, ten docisk jest bardzo ważny, żeby to ziarno jak najszybciej i jak najlepiej się łapało. Ta jedna z pierwszych takich maszyn w województwie łódzkim wysiewa dokładnie i precyzyjnie 80 tysięcy nasion kukurydzy na hektar. No i sprzyja ekologicznej uprawie, bowiem dawkuje nawóz tylko w okolice nasion. Zamiast wysiewać 400 kg nawozu na hektar, my wysiejemy tym siewnikiem 150-200 góra. On ma aplikator, nawóz jest posadowiony blisko korzenia, no na taką odległość, żeby mu nie szkodził, ale żeby nie rozsiewać nawozu po całym polu. Nowoczesną maszyną Marian Hadrian obsiał kukurydzą ponad 20 hektarów w kilka godzin. Teraz będzie czekał z niepokojem. Jeżeli chodzi o temperaturę gleby, która powinna być 6-8 stopni, tego nie ma. Ale to nie jest błąd. Najważniejsza sprawa woda, woda, woda. Zasiana kilka dni temu kukurydza powinna kiełkować pod koniec kwietnia, a 3 tygodnie później plantacja będzie zielona. Wysokość październikowego zbioru zależna będzie jednak od ilości opadów. Jeśli nie będą mniejsze od ubiegłorocznych, to z hektara Marian Hadrian zbierze nawet 11 ton kukurydzy.